Dzień dobry Państwu. Dziś odniesiemy się do złamanych obietnic premiera Morawieckiego w sprawie wyprowadzenia kredytobiorców z niszczącego ich wskaźnika WIBOR. Roman Łazarski, Nowa Nadzieja, prezes Kongresu Polskiego Biznesu. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Szanowni Państwo. To, z czym mamy teraz do czynienia, to, że pan premier nie dotrzymuje obietnicy likwidacji WIBOR-a, to ma swoją troszeczkę dłuższą historię i ta historia niestety świadczy o tym, jakie są skutki tego, że politycy gmerają w gospodarce i pozwala im się wpływać na podaż pieniądza. A historia ta sięga jeszcze 2005 roku, czyli pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy wskaźniki, stopy procentowe wyglądały troszeczkę inaczej. Inflacja też była inna, mianowicie na wysokości około 1%, natomiast stopy Narodowego Banku Polskiego były znacznie powyżej tego wskaźnika, co doprowadziło do tego, do znacznego wzrostu popytu na złotówkę, co sektor bankowy wykorzystał bezlitośnie, bo takie warunki spowodowały, że rynki finansowe zaczęły chętnie kupować złotówkę i korzystać z tego, że jest tak wysokie oprocentowanie złotego. Czym to grozi? Alarmowalne już wówczas, robił to między innymi profesor Balcerowicz, robił to główny inspektor nadzoru bankowego. I co zrobił rząd w reakcji na te alarmy? Zlikwidował Komisję Nadzoru Bankowego i powołał nowe ciało w postaci Komisji Nadzoru Finansowego. Powstało w wyniku tego bezchołowie w sektorze bankowym i sektor bankowy taki bezprizorny stał się ofiarą krwiożerczych finansistów, którzy wykorzystali to bezwzględnie, bo to był moment, kiedy rozpleniły się właśnie takie sprawy jak te kredyty pseudofrankowe, sprzedaż instrumentów finansowych i tak dalej, wciskanie tego ludziom bez uświadamiania im o konsekwencjach finansowych. Natomiast banki dobrze wiedziały, że sztucznie wywołany popyt na złotówkę musi doprowadzić w końcu do spadku jej wartości i w ten sposób zabezpieczały swoje interesy i dobrze wiedziały, że nastąpi jej krach i wykorzystały to właśnie wprowadzając te instrumenty finansowe, czy też przywiązując kredyty konsumenckie do tych właśnie indeksów walutowych. Teraz jesteśmy w sytuacji trudnej. I nie bardzo wiadomo, jak z tego się ostatecznie wyplątać, ale patrzmy, ponieważ coś zrobić trzeba i wkrótce staniemy przed ogromną koniecznością dokonania reformy finansów państwa i trzeba sobie zadać pytanie, czy my nadal chcemy powierzać instrumenty dotyczące podaży pieniądza politykom i później walczyć z problemami, które w ten sposób się wytworzyły, czy chcemy zmiany, czy chcemy powierzyć te sprawy merytorycznym ludziom przygotowanym do tego i w końcu ustalić jakieś żelazne zasady rządzące rynkiem, sektorem finansowym. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bosak. Szanowni Państwo, tak jak stwierdziliśmy na wstępie, odnosimy się do obietnicy premiera Morawieckiego. To 10 maja sam premier z własnej inicjatywy, uprawiając typowy dla siebie populizm ekonomiczny, zapowiedział, że od 1 stycznia 2023 roku kredytobiorcy nie będą mieli już rat naliczanych na podstawie niekorzystnego dla siebie WIBOR-u. 1 stycznia minął. Tymczasem okazuje się, że premier Morawiecki, że rząd wprowadził te przepisy, ale w taki sposób, że banki same mogą zdecydować, czy dalej naliczają na podstawie WIBOR-u, czy na podstawie innego wskaźnika, za który przyjęto WIRON, z którym zresztą jest spore zamieszanie, dlatego że okazuje się, że sama firma GPW, która nalicza GPW Benchmark, która nalicza właśnie wskaźniki tego WIRON-u. Sama ta firma jeszcze w grudniu korygowała wstecznie swoje wyliczenia, przyznając, że tak naprawdę nie jest on prawidłowo policzony. No i okazuje się, że cóż za niespodzianka, cóż za zaskoczenie. Banki nie zdecydowały się, mając swobodę wyboru, naliczać na podstawie nowego wskaźnika, wolą naliczać na podstawie korzystnego dla siebie WIBOR-u. Czy ktoś jest zaskoczony? Czy o to chodziło premierowi Morawieckiemu? Po co były te obietnice, skoro po raz kolejny złamał swoje słowo? Tymczasem tutaj mamy wykres przygotowany, jeżeli mogę troszeczkę bliżej poprosić, gdzie widać wyraźnie różnicę pomiędzy stopą referencyjną NBP a indeksem WIBOR.
banki naliczają raty znacznie powyżej 100%, które i tak zostały bardzo podniesione. Obiecywano kredytobiorcom, że ich raty kredytu zostaną naliczane na podstawie rzeczywistych stóp procentowych NBP. Nic z tego nie ma. Nie zostało z tego nic poza złamanymi obietnicami. Ktoś tutaj w Sejmie musi naświetlać kłamstwa rządu. Nie ma dnia, żebyśmy nie naświetlali kłamstw rządu. A to w sprawie podatku, a to w sprawie dbania o interesy obywateli w sektorze właśnie finansowym, a to w sferze spraw międzynarodowych. Dziś wskazujemy na krzywdę kredytobiorców i na to, w jaki sposób wywodzący się z bankowości właśnie bankowiec Mateusz Morawiecki tak wprowadził swoją obietnicę w życie, że de facto jej nie wprowadził i zadbał o interesy banków, a nie o interesy kredytobiorców. Dość tego. To się musi skończyć. Jeżeli banki pobierają oprocentowanie od udzielonych kredytów, to nie może być ono wyższe niż rzeczywiste stopy procentowe na rynku. To musi być obowiązkowe, a nie fakultatywne, tak jak zrobił to rząd Mateusza Morawieckiego. Nie może być tak, że polski kredytobiorca płaci najwyższe oprocentowanie w Europie za pożyczony kredyt. Znacznie wyższe niż wielokrotnie od nas bogatsze narody. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kolejne konferencje prasowe, gdzie będziemy informować o tego typu sprawach.